12 tom, 15 października 1919 roku. Życie w woli Bożej wprowadza w stan bezpieczeństwa i pewności. Trwając w swoim zwyczajowym stanie, myślałam, jak to będzie, jestem taka niedobra i nie nadaję się do niczego. Z powodu nieobecności mojego Jezusa doprowadzam się do stanu, w którym nawet kamienie mogłyby zapłakać, jeśli można, by było to zobaczyć. Mimo to nie mam żadnych wątpliwości co do sądu i piekła, ani nie mam lęku o sąd ani piekło. Jakże przerażający jest mój stan. Kiedy tak myślałam, mój ukochany Jezus poruszył się w moim wnętrzu i powiedział do mnie: Córko moja, jak tylko dusza wnika w moją wolę i postanawia w niej żyć, ustępują w niej wszelkie wątpliwości i wszelki lęk. Przytrafia się jej jak córce króla, która nawet jeśli ludzie mówią, że nie jest córką swojego ojca, nie słucha ich. Co więcej, jest dumna i mówi do wszystkich: Nie ma sensu mówić mi coś przeciwnego i wzbudzać we mnie wątpliwość i lęk. Jestem prawdziwą córką króla, on jest moim ojcem, mieszkam z nim, co więcej, jego królestwo należy do mnie. Tak więc życie w mojej woli nie tylko przynosi wiele dóbr, lecz także wprowadza w stan bezpieczeństwa. Jakże dusza może lękać się o to, co posiada, skoro czyni swoim to, co jest moje? Tak więc strach, zwątpienie i piekło znikają. Nie znajdują drzwi, drogi ani klucza, aby wejść w duszę. Co więcej, gdy dusza wnika w wolę Bożą, ogołaca się z siebie, a ja przywdziewam ją sobą, nakładając na nią królewskie szaty. Szaty te potwierdzają, że jest moją córką. Tak jak moje królestwo należy do mnie, tak też należy do niej. Ona zaś, broniąc naszych praw, bierze udział w osądzaniu i potępianiu innych. Dlaczego więc chcesz żyć, poszukując lęku,